we have been seeing the Apostle Paul moving toward the end of his life here on earth. W naszym rozważaniu zauważyliśmy, gdyby koniec życia apostoła Pawła. We have been seeing that he writes to Timothy about things that were very important to him and to the Lord. On pisał do Tymoteusza o sprawach, które były dla niego bardzo ważne, ale też były ważne dla Pana. We find many illustrations in the Old Testament too of what was important to God. Czytamy też w Starym Testamencie o rzeczach, które były ważne dla Boga. I would like us to turn to the first book of Kings. Chciałbym, żebyśmy zwrócili się do pierwszej Księgi Królewskiej. To the end of the life of Solomon to begin with. Do końca życia Salomona. We look at chapter 11 first. Najpierw rozdział 11. In verse 4 it tells us that it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods. And his heart was not perfect with Jehovah his God as the heart of David his father. Chapter 11 verse 4. Jedenasty rozdział, czwarty wiersz pierwszej królewskiej. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. And in verse 6 Solomon did evil in the sight of Jehovah and followed not fully Jehovah as David his father. I w szóstym wierszu czytamy: Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid jego ojciec. And verse 9, and Jehovah was angry with Solomon because his heart was turned away from Jehovah, the God of Israel, who had appeared to him twice and had commanded him concerning this thing not to go after other gods, but he kept not what Jehovah had commanded. I jeszcze dziewiąty i dziesiąty wiersz. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Other than our Lord Jesus Christ, Solomon was the wisest man that has lived on this earth. Besides our Lord Jesus. Oprócz jakby obok naszego Pana, Salomon był najmądrzejszym człowiekiem, który żył na ziemi. And yet we find that the wisest man on earth does not follow God's word fully, and the Lord is angry with him. I nawet ten najmądrzejszy człowiek w pełni nie poszedł za tym Słowem Bożym i Pan go jakby z tego powodu ukarał. Rozgniewał się. The Lord had spoken to him twice, and the Lord expected him to do what he was told. Pan dwukrotnie do niego przemawiał i spodziewał się, że on będzie to czynił. How many times has the Lord spoken to us? Jak wiele razy Pan do nas przemawiał? We have his precious word. Mamy jego cenne słowo. We come together many times to hear God's word. Wiele razy się schodzimy, żeby słuchać słowa Bożego. Does it mean something to us? Czy to coś dla nas oznacza? The Thessalonians were commended because they received God's word not as the word of man, but as God's word. Tesaloniczanie byli polecani czy chwaleni za to, że przyjęli to słowo nie jako ludzkie, ale jako słowo Boże. And I want to speak a little this afternoon on the importance of God's word and of obeying God's word. Chciałbym chwilkę dzisiaj mówić na temat słuchania słowa Bożego i wypełniania go. Solomon had many wives and they turned his heart away from the Lord. Salomon miał wiele żon, które to odwróciły jego serce od Pana.
What is it that turns our hearts away from the Lord? Co to jest, co odwraca nasze serca od słuchania Pana? Turn to the next chapter. Zwróćmy się do następnego rozdziału. In chapter 11, yet the Lord told Solomon, I'm going to take away the kingdom from you, and I will take most of it away, 10 tribes, and give them to someone else. Mamy jeszcze w tym 11 rozdziale powiedziane, że Pan powiedział, że zabierze te 10 plemion od Salomona i po prostu daje komu innemu. But because of my promise to David, I won't take away everything. I will keep one tribe for you. Ale z powodu Dawida zostawię to jedno plemię dla ciebie. In chapter 12 Solomon has died. W 12 rozdziale czytamy, że Salomon umarł. His son in the first verse, Rehoboam, goes to Shechem, for all Israel had come to Shechem to make him king. I w 12 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy, że jego syn Rehabeam udał się do Sychem, aby tam był obwołany królem. And in the next two verses we find that they called Jeroboam, the man whom God had promised the 10 tribes to, and who had had to flee because Solomon wanted to take his life. In verses 2 and 3, they called Jeroboam back from Egypt. I w drugim, trzecim wierszu czytamy, że został Jeroboam wezwany z Egiptu. Jeroboam was an industrious young man. Był to Jeroboam był hardworking young man. Był to człowiek, który ciężko pracował. And God had told him through a prophet that he would be king of the 10 tribes. I Bóg powiedział mu przez proroka, że tenże Jeroboam będzie królem nad tymi 10 plemionami. So when Solomon died, the people called Jeroboam back. I wtedy po śmierci Salomona wezwali Jeroboama do Izraela. First they approached Rehoboam, Solomon's son. Najpierw zwrócili się do Rehabeama. And they complained about how Solomon had ruled them very harshly. I najpierw narzekali, że Salomon postępował z nimi bardzo ciężko. They told him, Twardo. Salomon twardo, dlatego że pańszczyznę im narzucił. Chapter 12, verse 4. Czwarty wiersz mówi nam: Ojciec Twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz Ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę Twojego Ojca, ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy Ci służyli. They said, make our load lighter. Czyli uczyń nasze jarzmo lżejszym, mówili. And he said, come back in 3 days and I will tell you what I will do. I wtedy on powiedział, no wróćcie za 3 dni, a wam odpowiem. And he spoke to his father's counselors, the old men. I wtedy on rozmawiał ze starszymi, tymi, którzy doradzali Salomonowi. And they said, listen to the people, do what they say, and then they will be your servants forever. I ci starsi doradzili mu, żeby posłuchał ludu, a oni ci będą służyć na wieki. In verse 8 it says, he forsook the advice of the old men, which they had given him, and consulted with the young men who had grown up with him that stood before him. I w 8 wierszu czytamy, że jednak on odrzucił radę starszych, które mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. What do you say, he asked them. Co wy mówicie, spytał ich. And they told him, you show the people how strong you can be and how hard you can be on them. I oni poradzili mu, żeby raczej pokazał dla ludzi, jaki on potrafi być mocny i twardy dla nich. Tell them my little finger is bigger than my father was
in his loins. Czyli że mój mały palec będzie grubszy niż jest niż biodra mego ojca. If you think my father was hard, jeśli myślicie, że mój ojciec był twardy, wait until I become king. Poczekajcie, aż ja zostanę królem. No, as young people, do we go to our friends for advice, or should we take advice from those who know better, for those who are older, for those who have from those who have more wisdom? Czy jako młodzi ludzie pytamy się naszych rówieśników, czy też tych, którzy przez swoje doświadczenie więcej coś już z życia rozumieją? Rehoboam listened to the counsel of the young men, his friends. Rehoboam posłuchał tych właśnie, którzy byli jego rówieśnikami, przyjaciółmi. In this world it's very easy to give in to the pressure of our friends, the pressures that we're subjected to at school or at work. W tym świecie bardzo łatwo jest ulec presji otoczenia, czy to grona przyjaciół, czy też w szkole. And oftentimes that kind of advice is not according to God's word. I bardzo często ten rodzaj rady czy wpływu nie pochodzi od Boga, jest sprzeczny z myślami Bożymi. When the Lord Jesus was here on earth, kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi, he said the Son of Man has not come to be ministered unto, in other words to be served, but to serve. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, to powiedział, że nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył. We can be thankful that he has not given us a heavy load. Możemy być wdzięczni, że On nie nałożył na nas ciężkiego jarzma. He says, learn of me. My yoke is easy. My burden is light. On powiedział, uczcie się ode mnie. Moje jarzmo jest miłe, a brzemię lekkie. The world wants to tell us that if we do things their way, we will be successful. Świat chce nam powiedzieć, że jeżeli będziemy żyć czy postępować na ich sposób, wtedy będziemy mieć sukces, będziemy mieć powodzenie. Rehoboam gave the answer that his young friends had given him. Więc Rehoboam dał taką odpowiedź ludowi, jaką usłyszał radę od swoich przyjaciół. When I say young friends, they were not teenagers. Kiedy ja mówię młodzi przyjaciele, to mam na myśli, to nie mam na myśli, że byli nastolatkami. We find a little later that Rehoboam was 41 years old at this time. Później czytamy, że w tamtym czasie Rehoboam miał 41 lat. So his friends were probably the same age. Więc możemy myśleć, że jego przyjaciele byli w podobnym wieku. But he would not listen to the counsel of his father's advisors. Ale jednak on nie posłuchał rady tych, którzy doradzali jego ojcu. And most of the Israelites said, we will not let you rule over us, and then they called Jeroboam and made him king. I wtedy większość Izraelitów odrzuciła Rehoboama jako króla i zwrócili się do Jeroboama. In fact, Rehoboam had to flee to Jerusalem because the people had stoned one of his advisors. Jeroboam musiał uciec. Rehoboam musiał uciec do Jerozolimy z powodu tego, że został zabity jeden z jego doradców. But now what about Jeroboam? I teraz co z tym Jeroboamem? God had told him, I will give you 10 tribes to rule over. Bóg powiedział mu, że dam ci 10 plemion, nad którymi będziesz panować. Did he believe God? Czy on wierzył Bogu? We're going to see something here. Możemy tu coś zauważyć. In verse 26 of chapter 12. W 12 rozdziale, 26 wierszu. And verse 27, read those two verses, please. Wiersz 26, 27. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl. Łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego.
Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Jerusalem was a part of Rehoboam's kingdom. Jerozolima była częścią królestwa Rehabeama. It was near the border of the two kingdoms. To było blisko granicy pomiędzy dwoma królestwami. And Jeroboam now is using his reasoning, his mind. I teraz Jeroboam używa swoich myśli, w sensie ludzkich myśli. God has given us a mind. To prawda, że Bóg dał nam umysł, rozum. And we've even been reading that God has given us a sound mind. I nawet czytaliśmy, że Bóg dał nam zdrowy umysł. But a sound mind is always in submission to God's word. Ale zdrowy umysł jest zawsze poddany Słowu Bożemu. A sound mind doesn't depend upon itself. Zdrowy umysł sam na sobie nie polega. Jeroboam said, if my people go to Jerusalem in Rehoboam's kingdom, then they will go back to him and not have me for their king. Więc Jeroboam mówi, że jeśli ludzie będą chodzić do Jeruzalemu, no to wtedy po prostu zwrócą się przeciwko mnie, zabiją mnie. We see that he did not fully trust what God said to him. Widzimy, że on tak naprawdę też i nie zaufał, czy nie uwierzył temu, co Bóg mu powiedział. Now God does not want us to trust him only 90% or even 95%. Bóg nie chce, żebyśmy ufali mu w 80 czy w 99%. God wants us to trust him 100%. Bóg chce, żebyśmy ufali mu w 100%. This is very important. To jest bardzo ważne. God has given us his word. Bóg dał nam swoje słowo. He has communicated his mind to us. On wyraził swoje myśli dla nas. And he doesn't give us a choice. Would you obey some of what I tell you? And some other things that I tell you are not important. Bóg nie powiedział, czy nie dał tego nam po to, żebyśmy teraz wybierali sobie, że do pewnego stopnia mogę być temu posłuszny, a w innej części już nie. If the people would obey God and go to Jerusalem to worship at the temple, God would have taken care of things. Jeśli ludzie poszliby do Jeruzalemu i tam oddawali mu chwałę, to wtedy po prostu Bóg by nad tym no, był, czy by tym kierował. But Jeroboam didn't believe that. Ale Jeroboam nie wierzył temu. And we read in verse 28 that the king took counsel and made two calves of gold, and he said to them, it is too much for you to go up to Jerusalem. Behold thy gods Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And he set the one in Bethel, and the other he put in Dan. W 28 wierszu czytamy, że powiedział, dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. What we have been seeing in 1 Timothy, Paul is very concerned that Timothy teach faithful men to do according to that which God had commanded him, and that they should teach others in turn. To, co zauważyliśmy w liście do Tymoteusza, to, że było powiedziane Tymoteuszowi, aby on po prostu przekazał te prawdy, czy tę prawdę innym, którzy też byliby zdolni następnych nauczać. We may get to that tomorrow, and if not, maybe the brethren will take it up next year. We may get to that scripture tomorrow. Otherwise, perhaps next year, the brother że dojdziemy w następnym dniu, być może jutro, do tego fragmentu. But it is important that we do not decide what we are going to keep of that which God has commanded us.
Więc dobrze jest, jeśli nie będziemy jakby wybierać te rzeczy, na których można lub nie można polegać. God tells us that obedience is better than sacrifice. Bóg powiedział, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Listening to what God says is more important than anything we can give him or do for him. Czyli słuchanie go jest lepsze niż cokolwiek, co możemy dla niego uczynić. When Israel came out of Egypt and was at Mount Sinai and Moses was on the mountain, Aaron made a golden calf. Kiedy Mojżesz był na górze Synaj, tam rozmawiał z Bogiem, to wtedy Aaron uczynił dla Izraela tego cielca. Jeroboam now made two golden calves. Teraz Jeroboam uczynił dwa złote cielce. He put one at each end of his country. I po prostu postawił je na dwóch krańcach tego swojego królestwa. And he told the people, it's too much for you to go to Jerusalem. I'm going to give you an easier religion. Czyli powiedział do nich innymi słowy, dość już tam chodzenia do Jeruzalemu, teraz macie coś, daję wam łatwiejszą religię. If you live in the north of the country, you can go to Dan. If you live in the south of the country, you can go to Bethel. Do what is easiest for you. Czyli jeśli mieszkacie na północy, to idźcie do Dan, jeśli na południu, idźcie do Betelu, po prostu będziecie mieć łatwiej. Verse 30 tells us that this became a sin. I 30 wiersz mówi, że to po prostu doprowadziło do grzechu. And Jeroboam also made priests for his golden calves. I też Jeroboam ustanowił kapłanów dla tych złotych cielców. And he made a big feast for the people. I ustanowił wielkie święto dla ludzi, dla ludu. God had made a feast for them in the middle of the seventh month. Jeroboam says we'll have a feast just like that in the eighth month. Bóg ustanowił w połowie siódmego miesiąca święto, tutaj Jeroboam ustanowił w ósmym miesiącu. And these kind of things have happened in Christendom too. I tego rodzaju rzeczy stały się także w chrześcijaństwie. This is what the Apostle Paul was afraid of when he wrote to Timothy. To jest to, czego obawiał się apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza. Tomorrow we will get to the verse that says all those, you know that all those in Asia have left me. Jutro prawdopodobnie dojdziemy do wiersza, że co jest napisane, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. And I don't think it was just that they left Paul personally, but very early in the history of the church, Christians gave up some of the teaching of God's word. Więc chodzi tu nie tylko o to, że oni opuścili osobiście apostoła Pawła, ale też odeszli od pewnych nauk, które on głosił. When we study church history, and it's good to get acquainted with that. Jeśli byśmy studiowali czy badali historię Kościoła, swoją drogą dobrze jest do tego wejrzeć. We find that very, very early men who had responsibility among the Christians took a place of authority among them. Zauważymy, że ludzie, którzy zajmowali w pewnym sensie stanowiska, te pierwsze miejsca w chrześcijaństwie, jak gdyby stali się w tym sensie, że zaczęli panować, stworzyła się pewnego rodzaju hierarchia. Where the apostles had appointed elders in the assemblies in the different cities. Kiedy apostołowie ustanowili starszych w zgromadzeniach w konkretnych miastach. Soon one of these elders called himself the bishop. To wkrótce jeden z nich nazwał samego siebie biskupem. And if the city was an important city, the bishop there said, I am the chief bishop, the archbishop. Jeśli było to znaczne miasto, to wtedy on powiedział, że jestem arcybiskupem, a więc ponad innymi. Some of these men actually gave their lives for the Lord. They were faithful to him in terms of what they believed about salvation. Trzeba powiedzieć, że w tym, co ci ludzie głosili, jeśli chodzi o zbawienie, było prawdziwe. But they were not faithful in obeying what the Lord said
about where he wanted and how he wanted his people to meet. Ale nie byli wierni co do tej nauki, jak ludzie wierzący mają się schodzić. If the Lord's people meet the way he teaches in God's word, the Lord Jesus is recognized as the head of the church, and there's no one man in an assembly who is the head man. Więc jeśli wierzący schodzą się na gruncie Słowa Bożego, to wtedy Pan Jezus w niebie jest rozpoznany jako głowa i żaden człowiek jak gdyby nie zajmuje tego miejsca na ziemi. We respect those who are faithful to the Lord. We respect those who are older, but the Lord is the head and the only head of his church. Naturalnie szanujemy tych, którzy są starsi, którzy są doświadczeni, ale jednocześnie ciągle uznajemy tę głowę, która jest w niebie. In 2 Chronicles 12 we read more about these things. W drugiej księdze Kronik w rozdziale 12 czytamy więcej na ten temat. We find that those of God's people in the northern tribes who were faithful to him, many of them left their cities and their homes and went to where they could worship the Lord as he commanded. I czytamy o tym, że wielu właśnie z północy po prostu przychodziło po to, aby oddawać cześć Panu, tak jak było to miłe mu. And here we find too that Jeroboam built an altar for his golden calves. I czytamy też, że Jeroboam zbudował ołtarz dla tych cielców. His religion was an imitation of what God had ordained. Jego religia była w pewnym sensie imitacją tego, co Bóg zarządził. And he himself, on the first day that they were starting this new religion, stood at the altar he had built to offer sacrifices. I właśnie w dniu, kiedy ta religia jakby się aktywnie rozpoczęła, on stał przy ołtarzu jako ten główny kapłan. What did God think about this? Co Bóg myślał o tym? In chapter 13 we read, and behold, there came a man of God from Judah by the word of Jehovah to Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. I w 13 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, że przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. Jeroboam was doing what he wanted to do. Jeroboam czynił to, co chciał. He was taking the place of the priests. Zajął miejsce kapłana. And man has devised his own ways of worship. Czyli wymyślił te własne miejsce oddawania chwały. God sent this man of God to go to Bethel and to speak against the altar and the whole system of worship that Jeroboam had made. Czyli Bóg posłał proroka właśnie do Betelu, żeby odniósł się do tej sprawy, która tam się działa. This man of God came and we find that he cried against the altar in verse 2, and he said that a child would be born in the house of David who would sacrifice the priests of the high places and would burn men's bones upon this altar. Drugi wiersz, ten prorok zawołał, że w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Actually, I said this altar, no, it would be later on, this altar was going to be torn apart. Ten ołtarz miał być właśnie zniszczony. He says, this is a sign that the Jehovah has spoken. Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out. Więc ten ołtarz, w trzecim wierszu czytamy, to będzie znak od Pana, rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Man does not like when God interferes with man's way of doing things.
Ludziom nie podoba się, jeśli Bóg wkracza w to, co oni robią. Jeroboam said, arrest that man. Jeroboam krzyknął, aresztować tego człowieka. And he could not pull his hand back. I już nie mógł cofnąć swoje ręki. God made his arm stiff. I uczynił uschłą jego rękę. And then we see Jeroboam in verse 6 says to the man of God, entreat now Jehovah thy God and pray for me that my hand may be restored to me again. I wołał ten Jeroboam, w szóstym wierszu czytamy, przebłagaj proszę oblicze Pana Boga Twego i módl się za mną, aby mógł opuścić z powrotem moją rękę. He says, Jehovah thy God. Jehovah was not really his God anymore. Zauważmy, on tu mówi Boga Twego. Rzeczywiście Bóg nie był jego Bogiem. When he was in trouble, he didn't pray to the golden calf. Kiedy on był w kłopotach, w opałach, nie modlił się do tego złotego cielca. He had made the golden calf. He knew it couldn't help him. On zbudował, czy no, sporządził tego złotego cielca, ale wiedział, że ten cielec nie może mu pomóc. And the man of God prayed for Jeroboam. I ten mąż Boży modlił się za Jeroboama. The Lord Jesus tells us that we should pray for our enemies, for those who despitefully use us. Pan Jezus wzywa nas, żebyśmy modlili się za nieprzyjaciół, tych, którzy nas przeklinają czy prześladują. He doesn't say, this man of God doesn't say, ha ha, serves you right. Ten mąż Boży no, nie śmieje się, nie cieszy się z tego, że o, dobrze ci tak. The Lord restored Jeroboam's hand and arm. Pan rzeczywiście uzdrowił rękę Jeroboama. And now Jeroboam says to the man of God, come home with me to my palace. I will give you food to eat. I'm going to give you a reward, a present. I teraz Jeroboam zaprasza tego męża Bożego do domu, żeby go ugościć, dać mu jeść i pić. I dać mu prezent. And the man of God says, if you would give me half of your house, I will not go with you. Neither will I eat bread nor drink water in this place, for so it was charged me by the word of Jehovah, saying, thou shalt eat no bread, nor drink water, nor return by the way that thou shalt go. 8-9 wiersz tego 13 rozdziału czytamy, że mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał nawet połowę twojego mienia, nie pójdę z tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana, nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. And we have been seeing that it's not only important to believe what the Lord has said, but it is important that our lives be consistent with what He says to us. Widzimy w tym, że nie tylko dobrze jest usłyszeć to Słowo Boże, ale też, żeby nasze życie było zgodne z tym, co zostało wypowiedziane. If we are going to tell people what God wants them to do or not to do, we must live in obedience to God. Jeśli chcemy iść do ludzi i mówić im, co mają czynić albo nie, to nasze życie, nasze własne życie musi być zgodne z wolą Bożą. As God had told this man, cry out against the altar will split, and you just keep right on going. Don't turn around, don't eat or drink here. Czyli Bóg powiedział temu mężowi, że masz tam iść, powiedzieć to do tego ołtarza i potem nie masz tam jeść i nie masz pić. Don't show any fellowship with that which is wrong in my eyes. Czyli nie, żebyś nie miał żadnej społeczności, więzi z tym, co jest złe w moich oczach. And he kept on going. I ten mąż odszedł. If the story would end in verse 10, it would be a wonderful story. Gdyby ta historia kończyła się w tym 10 wierszu, byłaby to wspaniała historia. But it's sad, we read in verse 11, that there was a certain old prophet in Bethel. He had stayed there. He didn't go to Jerusalem or Judah when the people who were faithful went.
W 11 wierszu czytamy o pewnym człowieku, który mieszkał w Betelu i jednak no, nie był w tamtym czasie w Jerozolimie. Now he didn't go to the celebration when Jeroboam started his new altar. I też nie był w, no, tam, gdzie był ten złoty cielec, nie był w czasie tego święta założenia tej nowej religii. But his sons went and they came back and told him the exciting story of what happened. Ale jego synowie przekazali mu tej wiadomość o tej niezwykłej historii, która tam miała miejsce. And if we who are older know God's word are not faithful, we certainly cannot expect our children to be faithful. Jeśli my, którzy jesteśmy już starsi we wierze, nie jesteśmy wierni, to również nie powinniśmy się spodziewać, że nasze dzieci będą wierne Bogu. And the old prophet said to his boys, which way did the man of God go? I ten stary prorok powiedział, w którą drogą poszedł ten mąż Boży. And then he said, saddle my donkey for me, I'm going to go after him. I powiedział, przygotujcie mi osła, ja pojadę za nim. And in verse 14 we find, or verse 13 at the end, they saddled him the ass and he rode thereon and went after the man of God and found him sitting under a terebinth. And he said to him, art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am. I czytamy, że właśnie on pojechał za mężem Bożym, 14 wiersz, a spotkawszy go zapytał, czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy, i on potwierdza, tak to ja. The man of God was sitting under a tree. Więc ten mąż Boży siedział pod drzewem. He was relaxing. Odpoczywał. His work was done, he felt. Czuł, że jego misja się zakończyła. But he was still relaxing in the wrong place. Ale on ciągle odpoczywał w złym miejscu. In Mark 6 the Lord says to his disciples, come apart with me and rest a while. W Marka 6 rozdziale czytamy, że Pan mówi, chodźcie, a odpocznijcie nieco. Czy chodźcie ze mną, odpocznijcie nieco. The old prophet says to this young man now, come home with me and eat bread. I ten stary prorok mówi, chodź do mego domu i posił się chlebem. And the young prophet sitting under the tree says, I can't. Ale ten mąż Boży mówi, no nie mogę. Because the Lord told me not to eat bread here, not to drink water here. So I can't do that. I więc on mówi, nie mogę iść, bo Bóg mi powiedział, że nie mam tam jeść chleba i pić wody na tamtym miejscu. To Jeroboam he had said, I will not do that, because God has said I should not do it. Do Jeroboama powiedział, nie mogę tego uczynić, bo Bóg mi powiedział, żeby tego nie czynił. To the old prophet he says, I can't do it, I'm sorry. Do tego starego proroka powiedział, nie pójdę, no wybacz mi, przykro mi. And the old prophet says to him in verse 18, I'm a prophet just like you are. And an angel spoke to me by the word of the Lord and said, bring him back to you. I w 18 wierszu czytamy, także ja jestem prorokiem jak ty, a anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak, sprowadź go z sobą z powrotem do swojego domu, niech zje chleb i napije się wody. Bring him back so that he can eat bread and drink water with you. Przyprowadź go z powrotem, niech je i pije z tobą. And the Bible says he lied to him. I Biblia mówi w tym miejscu, że go okłamał. And there are many people who say the same thing today. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj mówią to samo. I'm a Christian just like you are. Jestem chrześcijaninem tak jak ty. I don't see anything wrong with this. Nie widzę w tym nic złego. Or we do things different. We do things differently. Że po prostu czynimy te rzeczy inaczej. Do you think that an angel has any right to change God's word? Czy myślicie, że jakikolwiek anioł ma prawo, żeby zmieniać postanowienie Boże? When Paul writes to the Galatians, he says, if I or an angel from heaven would preach any other gospel to you except what I have preached, let him be accursed.
Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze, że choćby anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię niż myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. One of the most important things we can learn as young people and also as old people is to obey God's word. Jedną z tych najważniejszych rzeczy, którą można się nauczyć będąc młodym, ale również i nas starszych to dotyczy, a więc aby być posłusznym słowu. Not to listen to others who say, well, it's all this is not so important. I can show you an easier way, a better way. Żeby nie słuchać głosów, że to nie jest tak ważne, pokażę ci łatwiejszą drogę. This is what the old prophet did. To jest to, co ten stary prorok uczynił. And sad to say, the young man of God listened to him and went back to his house to eat bread with him. Ze smutkiem trzeba powiedzieć, że ten mąż Boży posłuchał tego starego proroka, poszedł do jego domu, jadł i pił. In verse 20 it says, it came to pass as they sat at the table that the word of Jehovah came to the prophet that brought him back, and he cried to the man of God that came from Judah, saying, thus says Jehovah, forasmuch as thou hast disobeyed the word of Jehovah and hast not kept the commandment that Jehovah thy God commanded thee, but camest back and hast eaten bread and drunk water in the place of which he said to thee, eat no bread, drink no water, thy carcass shall not come to the sepulchre of thy body. Czyli od 21 wiersza czytamy. Ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan Bóg twój, i wróciłeś się, jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, w którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. If God would have dealt with us the way he dealt with this young prophet, how many of us would be here in this tent? Gdyby Bóg postępował z nami tak, jak postąpił z tym mężem Bożym, ilu z nas byłoby tu jeszcze obecnych? One act of disobedience caused this man to lose his life. I jeden ten akt nieposłuszeństwa kosztował życie tego męża Bożego. God doesn't always do things that way. Bóg nie zawsze czyni w ten sposób. But he tells us this to show us how important it is to obey his word and to obey every detail of it. Ale Bóg czyni tak, abyśmy po prostu zdawali sobie sprawę, jak ważne jest posłuszeństwo, żeby no, w sposób dokładny czynić wolę Bożą. The Lord said, this young man is not going to get home alive. Więc Bóg powiedział, że oto ten mąż Boży, ten młody prorok, nie wróci żywy do domu. His dead body is not going to be buried where his fathers are. Że jego to martwe ciało nie będzie pochowane w grobie jego ojców. And it tells us that after they had eaten and drunk, the old prophet wanted him to ride his donkey on the way home. I w 23 wierszu czytamy, że gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. I ten poszedł. And something very important happened. I coś bardzo ważnego stało się. Something very unusual. Coś bardzo niezwykłego. A lion met him and killed him. Po prostu stanął na jego drodze lew i zagryzł go. And the lion stood by the dead body and the donkey stood by the dead body. I obok tego ciała stał lew i stał osioł. Ordinarily, lions like to eat zebras and anything in the horse family. Normalnie jest tak, że lew po prostu zjadłby czy zebrę, czy cokolwiek, co byłoby no, jak to, z rodziny koniowate, z rodziny koni. If a lion has a choice between killing a man and eating him and eating a donkey, he would much rather have the donkey. Jeśli lew miałby do wyboru człowieka lub osła, wybrałby osła. And furthermore, if a lion kills something, usually he will start eating it. Normalnie też jest tak, że jeśli lew coś zagryzie, to zaczyna to jeść. But this was a lion that God ordered to do a specific job.
Ale to był akurat lew, któremu Bóg zadał specjalne zadanie. And the lion did what God said, where the man of God had not done what God said. I lew uczynił dokładnie to, co Bóg mu nakazał, podczas kiedy prorok nie uczynił tego, co Bóg mu nakazał. It was a very unusual sight. A dead body, a lion standing there, a donkey standing there. To był bardzo niezwykły widok. Leżący martwy prorok, z jednej strony lew, z drugiej osioł. And people came by and saw it, and they ran to the town to tell what unusual thing they had seen. I ludzie przechodząc, widząc to, po prostu wracali do miasta i opowiadali, co, jaką dziwną rzecz widzieli. And when the old prophet heard it, verse 26 tells us what he said. I w 26 wierszu czytamy, że kiedy o tym usłyszał prorok, stary prorok, to powiedział, jest to ów mąż Boży, który sprzeciwił się słowu z ust Pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagryzł zgodnie ze słowem, jakie doń wypowiedział. This is one of the saddest verses in the Old Testament. Jest to jeden z najsmutniejszych urywków Starego Testamentu. The man of God who was disobedient to the word of the Lord. Mąż Boży, który był nieposłuszny słowu z ust Pana. Every man of God and every woman of God should be obedient to God's word. Każdy mąż Boży czy każda niewiasta Boża powinna być posłuszna słowu Bożemu. The old man went and he saw the donkey, the dead body and the lion. I ten stary prorok poszedł i zobaczył lwa, to ciało i osła. He brought back the dead body and buried it where he was intending to be buried. I pochował to ciało w swoim grobie. And they mourned over this young man. Sorry? They mourned over this young man. They cried, they wept. Verse 30. I w 30 wierszu czytamy, złożyli jego zwłoki w swoim własnym grobie. Złożył jego zwłoki w swoim własnym grobie. I opłakiwali go pieśnią żałobną, biada, mój bracie. The old prophet said, when I die, bury me where he is buried. I ten stary prorok powiedział, kiedy ja umrę, pochowajcie mnie w tym grobie. And he said also, in verse 32, read that verse. I 32 wiersz mówi też, co ten stary prorok powiedział. Spełni się bowiem na pewno słowo, które z rozkazu Pana wygłosił przeciwko ołtarzowi w Betelu i przeciwko wszystkim świątynkom na wzgórzach, jakie są w miastach samaryjskich. Because the man of God had been disobedient, this did not change God's word. Nieposłuszeństwo, generally, man of God? The man of God, he had been disobedient, but the message that he brought was still stood. Czyli mimo tego, że ten prorok był nieposłuszny, to jednak to słowo, które wypowiedział, spełniło się. God's word stands whether we are obedient or disobedient. Słowo Boże pozostaje niewzruszone bez względu na to, czy my jesteśmy Jemu posłuszni, czy też nie. But if we want God's blessing, we will keep His word and we will not disobey His word. Jeśli chcemy otrzymać błogosławieństwo, my po prostu potrzebujemy zachować to słowo, być Mu posłuszni. We do not have the right to change what God has said. Nie mamy prawa zmieniać tego, co Bóg powiedział. And we should be very careful that we don't listen to others who tell us, well, I'm a Christian just like you are, and we do things differently. Powinniśmy być ostrożni wobec ludzi, którzy mienią się chrześcijanami i mówią do nas, my to robimy jednak w inny sposób. The way you do things, you can change that. It's not so important. I mówią też, to co ty robisz, możesz to robić inaczej. My tak robimy. When God speaks, nie jest takie ważne. When God speaks, it's very important. Kiedy Bóg mówi, to
jest ich ważny. To listen to him carefully and to obey. Żeby uważnie go słuchać i być posłusznym. Thank God for his grace. Dziękujmy Bogu za jego łaskę. But thank God for his faithfulness. Ale też dziękujmy Bogu za jego wierność. Our God is a holy God. Nasz Bóg jest Bogiem świętym. And angels have no right to change his word. I aniołowie nie mają prawa zmieniać jego słowa. And people have no right to change his word. I ludzie też nie mają prawa zmieniać jego słowa. May God help us to be faithful to him. Niech Pan Bóg dopomoże nam być wiernym jemu. Thank you for your attention. Dziękuję wam za uwagę. Panie, słowo Twe mocne. We have been seeing the Apostle Paul moving toward the end of his life here on earth. W naszym rozważaniu zauważyliśmy, gdyby koniec życia apostoła Pawła. We have been seeing that he writes to Timothy about things that were very important to him and to the Lord. On pisał do Tymoteusza o sprawach, które były dla niego bardzo ważne, ale też były ważne dla Pana. We find many illustrations in the Old Testament too of what was important to God. Czytamy też w Starym Testamencie o rzeczach, które były ważne dla Boga. I would like us to turn to the first book of Kings. Chciałbym, żebyśmy zwrócili się do pierwszej Księgi Królewskiej. To the end of the life of Solomon to begin with. Do końca życia Salomona. We look at chapter 11 first. Najpierw rozdział 11. In verse 4 it tells us that it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods. And his heart was not perfect with Jehovah his God as the heart of David his father. Chapter 11 verse 4. Jedenasty rozdział, czwarty wiersz pierwszej królewskiej. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. And in verse 6 Solomon did evil in the sight of Jehovah and followed not fully Jehovah as David his father. I w szóstym wierszu czytamy: Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid jego ojciec. And verse 9, and Jehovah was angry with Solomon because his heart was turned away from Jehovah, the God of Israel, who had appeared to him twice and had commanded him concerning this thing not to go after other gods, but he kept not what Jehovah had commanded. I jeszcze dziewiąty i dziesiąty wiersz. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Other than our Lord Jesus Christ, Solomon was the wisest man that has lived on this earth. Obok naszego Pana, Salomon był najmądrzejszym człowiekiem, który żył na ziemi. And yet we find that the wisest man on earth does not follow God's word fully, and the Lord is angry with him. I nawet ten najmądrzejszy człowiek w pełni nie poszedł za tym Słowem Bożym. I Pan go z tego powodu ukarał. Rozgniewał się. The Lord had spoken to him twice, and the Lord expected him to do what he was told.
Pan dwukrotnie do niego przemawiał i spodziewał się, że on będzie to czynił. How many times has the Lord spoken to us? Jak wiele razy Pan do nas przemawiał? We have His precious word. Mamy Jego cenne słowo. We come together many times to hear God's word. Wiele razy się schodzimy, żeby słuchać Słowa Bożego. Does it mean something to us? Czy to coś dla nas oznacza? The Thessalonians were commended because they received God's word not as the word of man, but as God's word. Tesaloniczanie byli polecani czy chwaleni za to, że przyjęli to słowo nie jako ludzkie, ale jako słowo Boże. And I want to speak a little this afternoon on the importance of God's word and of obeying God's word. Chciałbym chwilkę dzisiaj mówić na temat słuchania Słowa Bożego i wypełniania go. Solomon had many wives and they turned his heart away from the Lord. Salomon miał wiele żon, które to odwróciły jego serce od Pana. What is it that turns our hearts away from the Lord? Co to jest, co odwraca nasze serca od słuchania Pana? Turn to the next chapter. Zwróćmy się do następnego rozdziału. In chapter 11, yet the Lord told Solomon, I'm going to take away the kingdom from you, and I will take most of it away, 10 tribes, and give them to someone else. Mamy jeszcze w tym 11 rozdziale powiedziane, że Pan powiedział, że zabierze te 10 plemion od Salomona i po prostu daje komu innemu. But because of my promise to David, I won't take away everything. I will keep one tribe for you. Ale z powodu Dawida zostawię to jedno plemię dla ciebie. In chapter 12, Solomon has died. W 12 rozdziale czytamy, że Salomon umarł. His son, in the first verse, Rehoboam, goes to Shechem, for all Israel had come to Shechem to make him king. I w 12 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, że jego syn Rehabeam udał się do Sychem, aby tam był obwołany królem. And in the next two verses, we find that they called Jeroboam, the man whom God had promised the 10 tribes to, and who had had to flee because Solomon wanted to take his life. Okay. In verses 2 and 3, they called Jeroboam back from Egypt. I w drugim i trzecim wierszu czytamy, że został Jeroboam wezwany z Egiptu. Jeroboam was an industrious young man. Był to Jeroboam był hardworking young man. Był to człowiek, który ciężko pracował. And God had told him through a prophet that he would be king of the 10 tribes. I Bóg powiedział mu przez proroka, że tenże Jeroboam będzie królem nad tymi 10 plemionami. So when Solomon died, the people called Jeroboam back. I wtedy po śmierci Salomona wezwali Jeroboama do Izraela. First they approached Rehoboam, Solomon's son. Najpierw zwrócili się do Rehabeama. And they complained about how Solomon had ruled them very harshly. I najpierw narzekali, że Salomon postępował z nimi bardzo ciężko. They told him, Twardo. Salomon twardo, dlatego że pańszczyznę im narzucił. Chapter 12, verse 4. Czwarty wiersz mówi nam, ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca, ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. They said, make our load lighter. Czyli uczyń nasze jarzmo lżejszym, mówili. And he said, come back in 3 days and I will tell you what I will do. I wtedy on powiedział, no wróćcie za 3 dni, a wam odpowiem. And he spoke to his father's counselors, the old men.
I wtedy on rozmawiał ze starszymi, tymi, którzy doradzali Salomonowi. And they said, listen to the people, do what they say, and then they will be your servants forever. I ci starsi doradzili mu, żeby posłuchał ludu, a oni ci będą służyć na wieki. In verse 8 it says he forsook the advice of the old men which they had given him and consulted with the young men who had grown up with him that stood before him. I w 8 wierszu czytamy, że jednak on odrzucił radę starszych, które mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. What do you say, he asked them. Co wy mówicie, spytał ich. And they told him, you show the people how strong you can be and how hard you can be on them. I oni poradzili mu, żeby raczej pokazał dla ludzi, jaki on potrafi być mocny i twardy dla nich. Tell them my little finger is bigger than my father was in his loins. Czyli, że mój mały palec będzie grubszy niż, jest, niż biodra mego ojca. If you think my father was hard, jeśli myślicie, że mój ojciec był twardy, wait until I become king. Poczekajcie, aż ja zostanę królem. Now, as young people, do we go to our friends for advice, or should we take advice from those who know better, for those who are older, for those who have, from those who have more wisdom? Czy jako młodzi ludzie pytamy się naszych rówieśników, czy też tych, którzy przez swoje doświadczenie więcej coś już z życia rozumieją? Rehoboam listened to the counsel of the young men, his friends. Rehoboam posłuchał tych właśnie, którzy byli jego rówieśnikami, przyjaciółmi. In this world it's very easy to give in to the pressure of our friends, the pressures that we're subjected to at school or at work. W tym świecie bardzo łatwo jest ulec presji otoczenia, czy to grona przyjaciół, czy też w szkole. And oftentimes that kind of advice is not according to God's word. I bardzo często ten rodzaj rady czy wpływu nie pochodzi od Boga, jest sprzeczny z myślami Bożymi. When the Lord Jesus was here on earth, kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi, he said the Son of Man has not come to be ministered unto, in other words to be served, but to serve. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, to powiedział, że nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył. We can be thankful that he has not given us a heavy load. Możemy być wdzięczni, że on nie nałożył na nas ciężkiego jarzma. He says, learn of me. My yoke is easy. My burden is light. On powiedział, uczcie się ode mnie. Moje jarzmo jest miłe, a brzemię lekkie. The world wants to tell us that if we do things their way, we will be successful. Świat chce nam powiedzieć, że jeżeli będziemy żyć czy postępować na ich sposób, wtedy będziemy mieć sukces, będziemy mieć powodzenie. Rehoboam gave the answer that his young friends had given him. Więc Rehoboam dał taką odpowiedź ludowi, jaką usłyszał radę od swoich przyjaciół. When I say young friends, they were not teenagers. Kiedy ja mówię młodzi przyjaciele, to mam na myśli, to nie mam na myśli, że byli nastolatkami. We find a little later that Rehoboam was 41 years old at this time. Później czytamy, że w tamtym czasie Rehoboam miał 41 lat. So his friends were probably the same age. Więc możemy myśleć, że jego przyjaciele byli w podobnym wieku. But he would not listen to the counsel of his father's advisors. Ale jednak on nie posłuchał rady tych, którzy doradzali jego ojcu. And most of the Israelites said, we will not let you rule over us, and then they called Jeroboam
and made him king. I wtedy większość Izraelitów odrzuciła Rehabeama jako króla i zwrócili się do Jeroboama. In fact, Rehoboam had to flee to Jerusalem because the people had stoned one of his advisors. Rehabeam musiał uciec do Jerozolimy z powodu tego, że został zabity jeden z jego doradców. But now what about Jeroboam? I teraz co z tym Jeroboamem? God had told him, I will give you 10 tribes to rule over. Bóg powiedział mu, że dam ci 10 plemion, nad którymi będziesz panować. Did he believe God? Czy on wierzył Bogu? We're going to see something here. Możemy tu coś zauważyć. In verse 26 of chapter 12. W 12 rozdziale 26 wierszu. And verse 27, read those two verses please. Wiersz 26, 27. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl. Łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Jerusalem was a part of Rehoboam's kingdom. Jerozolima była częścią królestwa Rehabeama. It was near the border of the two kingdoms. To było blisko granicy pomiędzy dwoma królestwami. And Jeroboam now is using his reasoning, his mind. I teraz Jeroboam używa swoich myśli, w sensie ludzkich myśli. God has given us a mind. To prawda, że Bóg dał nam umysł, rozum. And we've even been reading that God has given us a sound mind. I nawet czytaliśmy, że Bóg dał nam zdrowy umysł. But a sound mind is always in submission to God's word. Ale zdrowy umysł jest zawsze poddany Słowu Bożemu. A sound mind doesn't depend upon itself. Zdrowy umysł sam na sobie nie polega. Jeroboam said, if my people go to Jerusalem in Rehoboam's kingdom, then they will go back to him and not have me for their king. Więc Jeroboam mówi, że jeśli ludzie będą chodzić do Jeruzalemu, no to wtedy po prostu zwrócą się przeciwko mnie, zabiją mnie. We see that he did not fully trust what God said to him. Widzimy, że on tak naprawdę też i nie zaufał, czy nie uwierzył temu, co Bóg mu powiedział. Now God does not want us to trust him only 90% or even 95%. Bóg nie chce, żebyśmy ufali mu w 80 czy w 99%. God wants us to trust him 100%. Bóg chce, żebyśmy ufali mu w 100%. This is very important. To jest bardzo ważne. God has given us his word. Bóg dał nam swoje słowo. He has communicated his mind to us. On wyraził swoje myśli dla nas. And he doesn't give us a choice. Would you obey some of what I tell you? And some other things that I tell you are not important. Bóg nie powiedział, czy nie dał tego nam po to, żebyśmy teraz wybierali sobie, że do pewnego stopnia mogę być temu posłuszny, a w innej części już nie. If the people would obey God and go to Jerusalem to worship at the temple, God would have taken care of things. Jeśli ludzie poszliby do Jeruzalemu i tam oddawali mu chwałę, to wtedy po prostu Bóg by nad tym był, czy by tym kierował. But Jeroboam didn't believe that. Ale Jeroboam nie wierzył temu. And we read in verse 28 that the king took counsel and made two calves of gold, and he said to them, it is too much for you to go up to Jerusalem. Behold thy gods Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And he set the one in Bethel, and the other he put in Dan. W 28 wierszu czytamy, że powiedział,
dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, i kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. What we have been seeing in 1 Timothy, Paul is very concerned that Timothy teach faithful men to do according to that which God had commanded him, and that they should teach others in turn. To, co zauważyliśmy w liście do Tymoteusza, to, że było powiedziane Tymoteuszowi, aby on po prostu przekazał tę prawdę, czy tę prawdę innym, którzy też byliby zdolni następnych nauczać. We may get to that tomorrow, and if not, maybe the brethren will take it up next year. We may get to that scripture tomorrow. Otherwise, perhaps next year the brethren will take it up. Dojdziemy w następnym dniu, być może jutro, do tego fragmentu. But it is important that we do not decide what we are going to keep of that which God has commanded us. Więc dobrze jest, jeśli nie będziemy jakby wybierać te rzeczy, na których można lub nie można polegać. God tells us that obedience is better than sacrifice. Bóg powiedział, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Listening to what God says is more important than anything we can give him or do for him. Czyli słuchanie Go jest lepsze niż cokolwiek, co możemy dla Niego uczynić. When Israel came out of Egypt and was at Mount Sinai, and Moses was on the mountain, Aaron made a golden calf. Kiedy Mojżesz był na górze Synaj, tam rozmawiał z Bogiem, to wtedy Aaron uczynił dla Izraela tego cielca. Jeroboam now made two golden calves. Teraz Jeroboam uczynił dwa złote cielce. He put one at each end of his country. I po prostu postawił je na dwóch krańcach tego swojego królestwa. And he told the people, it's too much for you to go to Jerusalem. I'm going to give you an easier religion. Czyli powiedział do nich innymi słowy, dość już tam chodzenia do Jeruzalemu. Teraz macie coś, daję wam łatwiejszą religię. If you live in the north of the country, you can go to Dan. If you live in the south of the country, you can go to Bethel. Do what is easiest for you. Czyli jeśli mieszkacie na północy, to idźcie do Dan, jeśli na południu idźcie do Betelu, po prostu będziecie mieć łatwiej. Verse 30 tells us that this became a sin. I 30 wiersz mówi, że to po prostu doprowadziło do grzechu. And Jeroboam also made priests for his golden calves. I też Jeroboam ustanowił kapłanów dla tych złotych cielców. And he made a big feast for the people. I ustanowił wielkie święto dla ludzi, dla ludu. God had made a feast for them in the middle of the seventh month. Jeroboam says we'll have a feast just like that in the eighth month. Bóg ustanowił w połowie siódmego miesiąca święto, tutaj Jeroboam ustanowił w ósmym miesiącu. And these kind of things have happened in Christendom too. I tego rodzaju rzeczy stały się także w chrześcijaństwie. This is what the apostle Paul was afraid of when he wrote to Timothy. To jest to, czego obawiał się apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza. Tomorrow we will get to the verse that says all those, you know that all those in Asia have left me. Jutro prawdopodobnie dojdziemy do wiersza, że co jest napisane, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. And I don't think it was just that they left Paul personally, but very early in the history of the church, Christians gave up some of the teaching of God's word. Więc chodzi tu nie tylko o to, że oni opuścili osobiście apostoła Pawła, ale też odeszli od pewnych nauk, które on głosił. When we study church history, and it's good to get acquainted with that. Jeśli byśmy studiowali czy badali historię Kościoła, swoją drogą dobrze jest do tego wejrzeć. We find that very, very early men who had responsibility among the Christians took a place of authority among them. Zauważymy, że ludzie, którzy zajmowali
pewnym sensie stanowiska, te pierwsze miejsca w chrześcijaństwie jak gdyby stali się w tym sensie, że zaczęli panować, stworzyła się pewnego rodzaju hierarchia. Where the apostles had appointed elders in the assemblies in the different cities. Kiedy apostołowie ustanowili starszych w zgromadzeniach w konkretnych miastach. Soon one of these elders called himself the bishop. To wkrótce jeden z nich nazwał samego siebie biskupem. And if the city was an important city, the bishop there said, I am the chief bishop, the archbishop. Jeśli było to znaczne miasto, to wtedy on powiedział, że jestem arcybiskupem, a więc ponad innymi. Some of these men actually gave their lives for the Lord. They were faithful to him in terms of what they believed about salvation. Trzeba powiedzieć, że w tym, co ci ludzie głosili, jeśli chodzi o zbawienie, było prawdziwe. But they were not faithful in obeying what the Lord said about where he wanted and how he wanted his people to meet. Ale nie byli wierni co do tej nauki, jak ludzie wierzący mają się schodzić. If the Lord's people meet the way he teaches in God's word, the Lord Jesus is recognized as the head of the church, and there's no one man in an assembly who is the head man. Więc jeśli wierzący schodzą się na gruncie Słowa Bożego, to wtedy Pan Jezus w niebie jest rozpoznany jako głowa i żaden człowiek jak gdyby nie zajmuje tego miejsca na ziemi. We respect those who are faithful to the Lord. We respect those who are older, but the Lord is the head and the only head of his church. Naturalnie szanujemy tych, którzy są starsi, którzy są doświadczeni, ale jednocześnie ciągle uznajemy tę głowę, która jest w niebie. In 2 Chronicles 12 we read more about these things. W drugiej księdze Kronik w rozdziale 12 czytamy więcej na ten temat. We find that those of God's people in the northern tribes who were faithful to him, many of them left their cities and their homes and went to where they could worship the Lord as he commanded. I czytamy o tym, że wielu właśnie z północy po prostu przychodziło po to, aby oddawać cześć Panu, tak jak było to miłe mu. And here we find too that Jeroboam built an altar for his golden calves. I czytamy też, że Jeroboam zbudował ołtarz dla tych cielców. His religion was an imitation of what God had ordained. Jego religia była w pewnym sensie imitacją tego, co Bóg zarządził. And he himself, on the first day that they were starting this new religion, stood at the altar he had built to offer sacrifices. I właśnie w dniu, kiedy ta religia jakby się aktywnie rozpoczęła, on stał przy ołtarzu jako ten główny kapłan. What did God think about this? Co Bóg myślał o tym? In chapter 13 we read, and behold, there came a man of God from Judah by the word of Jehovah to Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. I w 13 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, że przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. Jeroboam was doing what he wanted to do. Jeroboam czynił to, co chciał. He was taking the place of the priests. Zajął miejsce kapłana. And man has devised his own ways of worship. Czyli wymyślił te własne miejsce oddawania chwały. God sent this man of God to go to Bethel and to speak against the altar and the whole system of worship that Jeroboam had made.
Czyli Bóg posłał proroka właśnie do Betelu, żeby no, odniósł się do tej sprawy, która tam się działa. This man of God came and we find that he cried against the altar in verse 2 and he said that a child would be born in the house of David who would sacrifice the priests of the high places and would burn men's bones upon these on this altar. Drugi wiersz, ten prorok zawołał, że w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Actually, I said this altar, no, it would be later on, this altar was going to be torn apart. Ten ołtarz miał być właśnie no, zniszczony. He says, this is a sign that the Jehovah has spoken. The, behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out. Więc ten ołtarz w trzecim wierszu czytamy, to będzie znak od Pana, rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Man does not like when God interferes with man's way of doing things. Ludziom nie podoba się, jeśli Bóg wkracza w to, co oni robią. Jeroboam said, arrest that man. Jeroboam krzyknął, aresztować tego człowieka. And he could not pull his hand back. I już nie mógł cofnąć swojej ręki. God made his arm stiff. I uczynił uschłą jego rękę. And then we see Jeroboam in verse 6 says to the man of God, entreat now Jehovah thy God and pray for me that my hand may be restored to me again. Wołał ten Jeroboam, w szóstym wierszu czytamy, przebłagaj proszę oblicze Pana Boga Twego i módl się za mną, aby mógł opuścić z powrotem moją rękę. He says, Jehovah thy God. Jehovah was not really his God anymore. Zauważmy, on tu mówi Boga Twego. Rzeczywiście Bóg nie był jego Bogiem. When he was in trouble, he didn't pray to the golden calf. Kiedy on był w kłopotach, w opałach, nie modlił się do tego złotego cielca. He had made the golden calf. He knew it couldn't help him. On zbudował, czy no, sporządził tego złotego cielca, ale wiedział, że ten cielec nie może mu pomóc. And the man of God prayed for Jeroboam. I ten mąż Boży modlił się za Jeroboama. The Lord Jesus tells us that we should pray for our enemies. For those who despitefully use us. Pan Jezus wzywa nas, żebyśmy modlili się za nieprzyjaciół, tych, którzy nas przeklinają czy prześladują. He doesn't say, this man of God doesn't say, ha ha, serves you right. Ten mąż Boży no, nie śmieje się, nie cieszy się z tego, że o, dobrze ci tak. The Lord restored Jeroboam's hand and arm. Pan rzeczywiście uzdrowił rękę Jeroboama. And now Jeroboam says to the man of God, come home with me to my palace. I will give you food to eat. I'm going to give you a reward, a present. I teraz Jeroboam zaprasza tego męża Bożego do domu, żeby go ugościć, dać mu jeść i pić. I dać mu prezent. And the man of God says, if you would give me half of your house, I will not go with you. Neither will I eat bread nor drink water in this place, for so it was charged me by the word of Jehovah, saying, thou shalt eat no bread nor drink water, nor return by the way that thou shalt go. 8-9 wiersz tego 13 rozdziału czytamy, że mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał nawet połowę twojego mienia, nie pójdę z tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. And we have been seeing that it's not only important to believe what the Lord has said, but it is important that our lives be consistent with what he says to us. Widzimy w tym, że nie tylko dobrze jest usłyszeć to Słowo Boże, ale też, żeby nasze życie było zgodne z tym, co zostało wypowiedziane. If we are going to tell people what God wants them to do or not to do,
We must live in obedience to God. Jeśli chcemy iść do ludzi i mówić im, co mają czynić albo nie, to nasze życie, nasze własne życie musi być zgodne z wolą Bożą. As God had told this man, cry out against the altar will split, and you just keep right on going. Don't turn around, don't eat or drink here. Czyli Bóg powiedział temu mężowi, że masz tam iść, powiedzieć to do tego ołtarza i potem nie masz tam jeść i nie masz pić. Don't show any fellowship with that which is wrong in my eyes. Czyli nie, żebyś nie miał żadnej społeczności, więzi z tym, co jest złe w moich oczach. And he kept on going. I ten mąż odszedł. If the story would end in verse 10, it would be a wonderful story. Gdyby ta historia kończyła się w tym 10 wierszu, byłaby to wspaniała historia. But it's sad, we read in verse 11 that there was a certain old prophet in Bethel. He had stayed there. He didn't go to Jerusalem or Judah when the people who were faithful went. W 11 wierszu czytamy o pewnym człowieku, który mieszkał w Betelu i jednak no, nie był w tamtym czasie w Jerozolimie. Now he didn't go to the celebration when Jeroboam started his new altar. I też nie był w, no, tam, gdzie był ten złoty cielec, nie był w czasie tego święta założenia tej nowej religii. But his sons went and they came back and told him the exciting story of what happened. Ale jego synowie przekazali mu tej, o wiadomość o tej niezwykłej historii, która tam miała miejsce. And if we who are older know God's word are not faithful, we certainly cannot expect our children to be faithful. Jeśli my, którzy jesteśmy już no, starsi we wierze, nie jesteśmy wierni, to również nie powinniśmy się spodziewać, że nasze dzieci będą wierne Bogu. And the old prophet said to his boys, which way did the man of God go? I ten stary prorok powiedział, w którą drogą poszedł ten mąż Boży. And then he said, saddle my donkey for me, I'm going to go after him. I powiedział, przygotujcie mi osła, ja pojadę za nim. And in verse 14 we find, or verse 13 at the end, they saddled him the ass and he rode thereon and went after the man of God and found him sitting under a terebinth. And he said to him, art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am. I czytamy, że właśnie on pojechał za mężem Bożym, 14 wiersz, a spotkawszy go zapytał, czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? I on potwierdza, tak to ja. The man of God was sitting under a tree. Więc ten mąż Boży siedział pod drzewem. He was relaxing. Odpoczywał. His work was done, he felt. Czuł, że jego misja się zakończyła. But he was still relaxing in the wrong place. Ale on ciągle odpoczywał w złym miejscu. In Mark 6 the Lord says to his disciples, come apart with me and rest a while. W Marka 6 rozdziale czytamy, że Pan mówi, chodźcie, a odpocznijcie nieco. Czy chodźcie ze mną, odpocznijcie nieco. The old prophet says to this young man now, come home with me and eat bread. I ten stary prorok mówi, chodź do mego domu i posiódź się chlebem. And the young prophet sitting under the tree says, I can't. Ale ten mąż Boży mówi, no nie mogę. Because the Lord told me not to eat bread here, not to drink water here. So I can't do that. I więc on mówi, nie mogę iść, bo Bóg mi powiedział, że nie mam tam jeść chleba i pić wody na tamtym miejscu. To Jeroboam he had said, I will not do that, because God has said I should not do it. Do Jeroboama powiedział, nie mogę tego uczynić, bo Bóg mi powiedział, żeby tego nie czynił. To the old prophet he says, I can't do it, I'm sorry. Do tego starego proroka powiedział, nie pójdę, no wybacz mi, przykro mi. And the old prophet says to him in verse 18, I'm a prophet just like you are, and an angel
spoke to me by the word of the Lord and said, bring him back to you. I w 18 wierszu czytamy, także ja jestem prorokiem jak ty, a anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak, sprowadź go z sobą z powrotem do swojego domu, niech zje chleb i napije się wody. Bring him back so that he can eat bread and drink water with you. Przyprowadź go z powrotem, niech je i pije z tobą. And the Bible says he lied to him. I Biblia mówi w tym miejscu, że go okłamał. And there are many people who say the same thing today. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj mówią to samo. I'm a Christian just like you are. Jestem chrześcijaninem tak jak ty. I don't see anything wrong with this. Nie widzę w tym nic złego. Or we do things different. We do things differently. Że po prostu czynimy te rzeczy inaczej. Do you think that an angel has any right to change God's word? Czy myślicie, że jakikolwiek anioł ma prawo, żeby zmieniać postanowienie Boże? When Paul writes to the Galatians, he says, if I or an angel from heaven would preach any other gospel to you except what I have preached, let him be accursed. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze, że choćby anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię niż myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. One of the most important things we can learn as young people and also as old people is to obey God's word. Jedną z tych najważniejszych rzeczy, którą można się nauczyć będąc młodym, ale również i nas starszych to dotyczy, a więc aby być posłusznym słowu. Not to listen to others who say, well, it's all this is not so important. I can show you an easier way, a better way. Żeby nie słuchać głosów, że to nie jest tak ważne, pokażę ci łatwiejszą drogę. This is what the old prophet did. To jest to, co ten stary prorok uczynił. Sad to say, the young man of God listened to him and went back to his house to eat bread with him. Ze smutkiem trzeba powiedzieć, że ten mąż Boży posłuchał tego starego proroka, poszedł do jego domu, jadł i pił. In verse 20 it says, it came to pass as they sat at the table that the word of Jehovah came to the prophet that brought him back, and he cried to the man of God that came from Judah, saying, thus says Jehovah, for as much as thou hast disobeyed the word of Jehovah and hast not kept the commandment that Jehovah thy God commanded thee, but camest back and hast eaten bread and drunk water in the place of which he said to thee, eat no bread, drink no water, thy carcass shall not come to the sepulchre of thy fathers. Czyli od 21 wiersza czytamy. Ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan Bóg twój, i wróciłeś się, jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, w którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. If God would have dealt with us the way he dealt with this young prophet, how many of us would be here in this tent? Gdyby Bóg postępował z nami tak, jak postąpił z tym mężem Bożym, ilu z nas byłoby tu jeszcze obecnych? One act of disobedience caused this man to lose his life. I jeden ten akt nieposłuszeństwa kosztował życie tego męża Bożego. God doesn't always do things that way. Bóg nie zawsze czyni w ten sposób. But he tells us this to show us how important it is to obey his word and to obey every detail of it. Ale Bóg czyni tak, abyśmy po prostu zdawali sobie sprawę, jak ważne jest posłuszeństwo, żeby no, w sposób dokładny czynić wolę Bożą. The Lord said, this young man is not going to get home alive. Więc Bóg powiedział, że oto ten mąż Boży, ten młody prorok, nie wróci żywy do domu. His dead body is not going to be buried where his fathers are. Że jego to martwe ciało nie będzie pochowane w grobie jego ojców. And it tells us that after they had eaten and drunk, the old prophet wanted him to ride his donkey on the way home.
I w 23 wierszu czytamy, że gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. I ten poszedł. And something very important happened. I coś bardzo ważnego stało się. Something very unusual. Coś bardzo niezwykłego. A lion met him and killed him. Po prostu stanął na jego drodze lew i zagryzł go. And the lion stood by the dead body, and the donkey stood by the dead body. I obok tego ciała stał lew i stał osioł. Ordinarily, lions like to eat zebras and anything in the horse family. Normalnie jest tak, że lew po prostu zjadłby czy zebrę, czy cokolwiek, co byłoby no, jak to, z rodziny koniowate, więc z rodziny koni. If a lion has a choice between killing a man and eating him, and eating a donkey, he would much rather have the donkey. Jeśli lew miałby do wyboru człowieka lub osła, wybrałby osła. And furthermore, if a lion kills something, usually he will start eating it. Normalnie też jest tak, że jeśli lew coś zagryzie, to zaczyna to jeść. But this was a lion that God ordered to do a specific job. Ale to był akurat lew, któremu Bóg zadał specjalne zadanie. And the lion did what God said, where the man of God had not done what God said. I lew uczynił dokładnie to, co Bóg mu nakazał, podczas kiedy prorok nie uczynił tego, co Bóg mu nakazał. It was a very unusual sight. A dead body, a lion standing there, a donkey standing there. To był bardzo niezwykły widok. Leżący martwy prorok, z jednej strony lew, z drugiej osioł. And people came by and saw it, and they ran to the town to tell what unusual thing they had seen. I ludzie przechodząc, widząc to, po prostu wracali do miasta i opowiadali, co, jaką dziwną rzecz widzieli. And when the old prophet heard it, verse 26 tells us what he said. I w 26 wierszu czytamy, że kiedy o tym usłyszał prorok, ten stary prorok, to powiedział, jest to ów mąż Boży, który sprzeciwił się słowu z ust Pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagryzł zgodnie ze słowem, jakie doń wypowiedział. This is one of the saddest verses in the Old Testament. Jest to jeden z najsmutniejszych urywków Starego Testamentu. The man of God who was disobedient to the word of the Lord. Mąż Boży, który był nieposłuszny słowu z ust Pana. Every man of God and every woman of God should be obedient to God's word. Każdy mąż Boży czy każda niewiasta Boża powinna być posłuszna słowu Bożemu. The old man went and he saw the donkey, the dead body and the lion. I ten stary prorok poszedł i zobaczył lwa, to ciało i osła. He brought back the dead body and buried it where he was intending to be buried. I pochował to ciało w swoim grobie. And they mourned over this young man. Sorry? They mourned over this young man. They cried, they wept. Verse 30. I w 30 wierszu czytamy, złożyli jego zwłoki w swoim własnym grobie, złożył jego zwłoki w swoim własnym grobie i opłakiwali go pieśnią żałobną, biada mój bracie. The old prophet said, when I die, bury me where he is buried. I ten stary prorok powiedział, kiedy ja umrę, pochowajcie mnie w tym grobie. And he said also, in verse 32, read that verse. I 32 wiersz mówi też, co ten stary prorok powiedział. Spełni się bowiem na pewno słowo, które z rozkazu Pana wygłosił przeciwko ołtarzowi w Betelu i przeciwko wszystkim świątynkom na wzgórzach, jakie są w miastach samaryjskich. Because the man of God had been disobedient, this did not change God's word. Nieposłuszeństwo The man of God,
he had been disobedient. But the message that he brought was still stood. Czyli mimo tego, że ten prorok był nieposłuszny, to jednak to słowo, które wypowiedział, spełniło się. God's word stands whether we are obedient or disobedient. Słowo Boże pozostaje niewzruszone bez względu na to, czy my jesteśmy Jemu posłuszni, czy też nie. But if we want God's blessing, we will keep His word and we will not disobey His word. Jeśli chcemy otrzymać błogosławieństwo, my po prostu potrzebujemy zachować to słowo, być Mu posłuszni. We do not have the right to change what God has said. Nie mamy prawa zmieniać tego, co Bóg powiedział. And we should be very careful that we don't listen to others who tell us, well, I'm a Christian just like you are, and we do things differently. Powinniśmy być ostrożni wobec ludzi, którzy mienią się chrześcijanami i mówią do nas, my to robimy jednak w inny sposób. The way you do things, you can change that. It's not so important. I mówią też, to co ty robisz, możesz to robić inaczej. My tak robimy. When God speaks, nie jest takie ważne. When God speaks, it's very important. Kiedy Bóg mówi, to jest ważne. To listen to Him carefully and to obey. Żeby uważnie Go słuchać i być posłusznym. Thank God for His grace. Dziękujmy Bogu za Jego łaskę. But thank God for His faithfulness. Ale też dziękujmy Bogu za Jego wierność. Our God is a holy God. Nasz Bóg jest Bogiem świętym. And angels have no right to change His word. I aniołowie nie mają prawa zmieniać Jego słowa. And people have no right to change His word. I ludzie też nie mają prawa zmieniać Jego słowa. May God help us to be faithful to Him. Niech Pan Bóg dopomoże nam być wiernym Jemu. Thank you for your attention. Dziękuję Wam za uwagę. Panie, słowo Twe mocne.
28. Pasterzu mój, me serce się raduje, me śpiewem tym, gorąco Ci dziękuję za Twoją dobroć, Panie. Prowadzisz mnie na swe zielone niwy, gdzie nie brak nic, więc jestem tak szczęśliwy i duszę boisz mnie, gdy słabę z utrudzenia, a Panie mój, z przejrzystych gór strumienia, co nigdy nie wyczerpię. Pieśń numer 136. Twój Duch Święty Boży Synu, założyłeś sobie sam. Bożym jest mieszkaniem w duchu, Panie, Tyś opokoł nam. Pieśń numer 138. Ojcze jest jeden nad wszystkimi, Tobie są chwały Jego czyny, Ty swego Syna za nas dał. Wciąż zaglądasz mile,
pragnienie spełnił, coś przed wiekami w sercu miał. Pieśń numer 34. Yeah.
Thank you.
224 z dodatku. Thank you.
pieśń numer 190. Daj Ojcze łaskę, by te grzechy wyrwy, bym sobie odzwoliły nam się pewny, dobrym i nas na dłuższych prowadz my.
55. Panie, Tobie
Pieśń numer 102. Jest Tobie miłość, dziękuję.
Oh,
numer 115. Aleluja, chwały Pana, na wieś mi mój.
Pieśń numer 133.